kochani, w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy w najnowszych trendach. Kochani, mam nowe zakupy z lumpeksów. Oczywiście niektóre rzeczy są z Vinted. Chcę Wam pokazać tym razem super rzeczy, które są tak zwanymi must have w tym sezonie zima 2020. I w zasadzie większość tych rzeczy to są super modne rzeczy, które właśnie zakupiłam w lumpeksach. Kilka z tych rzeczy już widzieliście w stylówkach na Chanel. Na przykład ten pasek, który mam na sobie, pokazywałam go w stylówkach właśnie i mówiłam co nieco. Zapłaciłam za ten pasek 10 zł, pokażę go Wam z bliska. I on jest z Top Shopu. Tutaj nawet jest jeszcze cena z lumpeksu, zobaczcie. Jest z Top Shopu, to jest z naturalnego zamszu paseczek. Można obejrzeć z bliska. Z taką gumą tutaj i ma bardzo fajne takie mosiężne zapięcie z tyłu też na zamszu, więc jest naprawdę świetnie wykonany. Nawet z tyłu wygląda to naprawdę w porządku, można spokojnie pokazać ten tył, nie trzeba go koniecznie chować. No i ma bardzo fajne takie trochę rokowe właśnie wykończenie, takie jakby ćwieki, łańcuchy, które są ruchome w dodatku. Co prawda trochę szeleszczą, to jest raczej wadą dla mnie, ale naprawdę wyglądają bardzo, bardzo fajnie. No i oczywiście łańcuchy są bardzo, bardzo modne w tym sezonie. To jest jeden z właśnie takich akcesoriów must have, jeżeli chcecie wyglądać super modnie w danym sezonie. No i super, że udało mi się kupić to w lumpeksie, bo w sklepie na pewno teraz te akcesoria są drogie, tym bardziej, że ten pasek naprawdę jest super jakości i jest z zamszu, a nie jakiś sztuczny, który nam za dwa sezony pęknie, a czasem nawet po jednym. No i moi drodzy, będę Wam przy okazji mówić co nieco właśnie o tych super modnych trendach i w jaki sposób można wykorzystać takie, tego typu rzeczy i właśnie jak nosić te trendy. Kolejne jeszcze dwa akcesoria, które chcę tymczasem Wam pokazać, to jest torebka. Tą torebkę kupiłam kilka miesięcy temu, ale szczerze Wam powiem, że po prostu ją o niej zapomniałam, wsadziłam ją do szafy, no i po prostu jej nie wyjęłam do hola i potem sobie przypomniałam, że przecież ja kupiłam taką torebkę dopiero wtedy, kiedy przypomniałam sobie, bo zaczęła mi pasować gdzieś tu w głowie do jakiejś nowej stylizacji, którą zresztą zobaczycie już za kilka dni. No i właśnie, ta torebka kosztowała razem z przesyłką 30 zł. Jest naprawdę fajna, zobaczcie, to jest Prima Moda, jakaś włoska torebka. Ona jest chyba sztuczna, wydaje mi się, no nie sądzę, żeby to była skóra, ale jest bardzo ładnie wykonana. Zobaczcie, ma takie złote wykończenia, ma fajny doczepiany pasek. Oczywiście paseczek można sobie zdjąć i nosić tą torebeczkę tak w ręce. Fajnie wygląda do właśnie takich akcesoriów modnych w złotym kolorze. Jeżeli macie już coś takiego, to naprawdę warto poszukać czasem na Vinted czy w lumpeksach takich, takich akcesoriów. Zobaczcie, tutaj jest otwarcie. Ona nie jest bardzo duża, ale portfel, telefon, wszystkie najpotrzebniejsze kosmetyki, klucze nam się tutaj bezproblemowo zmieszczą. Ma bardzo fajne przegródki. Ma też taką tutaj jedną na zameczek, jeżeli chcemy coś zabezpieczyć, żeby nam nie wypadło, albo czuć bezpieczniej po prostu. No i naprawdę jest fajna, bo te pudełkowe torebeczki są bardzo modne w tym sezonie. No i ja ją kupiłam właśnie z myślą o tych trendach takich pudełeczkowych, takich kuferkowych. No i bardzo fajnie pasuje i naprawdę do wielu rzeczy można jej użyć. Na przykład do takiego stroju, jak teraz mam na sobie. Uważam, że wygląda świetnie. No i zobaczycie ją też w stylóweczkach już w najbliższy czwartek. Dobrze mówię? Nie. Zobaczycie ją w stylóweczkach już w niedzielę, przepraszam. Także naprawdę jestem bardzo zadowolona. Nie była droga, jest w świetnym stanie, jest jak nówka właściwie i na pewno będzie u mnie wiele lat, bo takie torebki tak naprawdę się bardzo nie niszczą. Tu się nie ma za bardzo co zniszczyć, to nie jest torba do pracy, którą będę wszędzie rzucać jak to ja. Kolejna rzecz, którą kupiłam, bardzo fajna też i kupiłam ją w lumpeksie w Gdowie. Gdy byłam tam na zakupach, wpadłam sobie do lumpeksu i właśnie znalazłam, a zresztą ten pasek też jest właśnie z lumpeksu z Gdowa i kupiłam tam właśnie takie dwa akcesoria, rękawiczki. Szukałam takich rękawiczek skórzanych, zobaczcie, bardzo ładne, w super stanie, w zasadzie nówki. To jest skórka naturalna i co jest fajnego w tych rękawiczkach, że one są długie. Ja czasami mam rękawy 3/4 i wówczas taka rękawiczka w sezonie zimowym powoduje, że już jest nam ciepło i po prostu
Nie miałam rękawiczek takich właśnie do rękawów 3/4, takich dłuższych, żeby tutaj zabezpieczały przed zimnem i bardzo się cieszę z nich, bo bardzo często mi się przydawały w stylówkach, a nie miałam. Także super, naprawdę. I kosztowały 15 zł, tu jest cena 18, ale ja troszkę wytargowałam tam w tym lumpeksie, bo brałam dwie rzeczy, no i pani mi tam zniżyła na obu rzeczach odrobinkę. No i bardzo, bardzo fajne, eleganckie i wieczorowe. No i do wielu rzeczy, bardzo uniwersalne. Na pewno wiele lat będą w mojej szafie. No i oczywiście eleganckie rękawiczki są zawsze modne. No to kochani, przejdźmy dalej. To tyle, jak chodzi o same akcesoria. Teraz już przejdziemy do ciuszków. I pierwsza rzecz, którą zobaczycie, to przepiękna spódnica, z której jestem naprawdę bardzo dumna, że mi się udało ją kupić. Ta spódniczka kosztowała około 25 zł. Albo 28, tak, w tych granicach, poniżej 30 zł w każdym razie. I to jest spódniczka z zamszu naturalnego, ma śliczny kolor, taki rudo-brązowy, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba ten kolor. No jest na mnie idealna, zobaczcie sobie na podglądzie, bo zrobiłam sobie kiedyś na imprezie rodzinnej, na której niedawno byłam, takie właśnie zdjęcia w tej stylóweczce z tą spódnicą. I dlaczego ona jest w top trendach? Jeżeli śledzicie jakiekolwiek trendy modowe na ten sezon, to zobaczycie, że bardzo, bardzo modne są właśnie frędzle. No i między innymi te frędzle przyciągnęły moją uwagę i bardzo się ucieszyłam, że to znalazłam, bo i kolor, i krój, i rozmiar, i właśnie to tutaj takie fantastyczne wycięcie, rozcięcie z frędzlami bardzo mi się podobają i uważam, że wygląda ślicznie, ta spódnica jest w idealnym rozmiarze dla mnie. No jestem zachwycona, naprawdę jestem zachwycona i gdybym szukała takiej, podejrzewam, w sieciówkach czy w sklepach, w galeriach, to bym pewnie nie znalazła tak idealnej. Zobaczcie, tutaj Wam załączę jeszcze takie zdjęcia tej spódnicy, bo znalazłam ją, to jest vintage, bo znalazłam ją na właśnie na różnych portalach, między innymi na eBayu i wcale nie jest taka tania, moi drodzy. Cenią sobie te spódnice, to jest naprawdę fajnej jakości rzecz. Tutaj w różnych kolorach widziałam te spódniczki. No i naprawdę super, no po prostu super. Jestem zadowolona i zobaczcie, taką spódniczkę można nosić do skórzanej kurtki. Możecie to nosić do długiego płaszcza, możecie to nosić do swetra oversize, wsadzonego tak jak u mnie tu na tej stylówce do właśnie pod pasek. Ale można też to nosić do koszuli w stylu kowbojskim, do kowbojek. Uważam, że świetnie też wyglądałaby do golfa, do body takiego obcisłego, z jakimś pięknym naszyjnikiem w stylu folkowym czy indiańskim. Też by się rewelacyjnie sprawdziła. Także jest to bardzo, bardzo uniwersalne i no i po prostu super i cieplutkie bardzo. Zobaczcie, jest przepięknie też wykończona, ma taką wiskozową podszewkę w kolorze, bardzo wszystko ładnie zrobione, więc to naprawdę jest super i jak chodzimy, to odrobinę się ona tu nam rozchodzi właśnie, więc jestem zadowolona. Druga rzecz, którą widzieliście na stylówce, to sweter. Tutaj pokazuję go. To jest sweter firmy Autograph, więc to nie jest jakaś nie wiadomo jaka firma, posz, ale sweter jest z kaszmiru, 100% kaszmir i jest w idealnym stanie i uważam, że na przykład właśnie do tej spódnicy on się świetnie będzie prezentował. Bardzo mi się podoba, jest taki właśnie oversize'owy i to jest, kochani, rozmiar 14, czy to jest L-ka, ale ja właśnie chcę go nosić jako oversize, czy do spodni, do środka, czy nawet do paska tak na wierzch i jest przepiękny, jest w naprawdę idealnym stanie, zobaczcie. Fajna właśnie taka prążkowana faktura i pięknie wygląda właśnie do naszyjnika, czy do łańcucha takiego jak był u mnie. Naprawdę super rzecz, zapłaciłam za ten sweter 20 zł. Także no jak na sweter kaszmirowy to jest prawie darmo, darmocha po prostu. Mam nadzieję, że się Wam podoba. No i oczywiście swetry oversize są od dawna już w trendach, ale teraz oczywiście też są w trendach. No i dobrej jakości swetry również nigdy nie wychodzą z mody i można je na milion sposobów stylizować. Także taki uniwersalny, w uniwersalnym kolorze, kroju i przepięknego gatunku sweter musi być w naszej garderobie. Stąd właśnie jest to must have. Kochani, następna rzecz to przepiękny płaszcz. Swetropłaszcz właściwie. To jest Mango Casual
I on jest, wygląda na duży, ale on jest tak naprawdę wcale nie taki duży, bo to jest XS-ka, wyobraźcie sobie. On jest tak oversize'owy, zobaczcie, ja sobie go tu wkładam, ale zobaczycie też ten płaszcz w stylówkach już w następnym programie moim. Kosztował mnie ten płaszczyk 30 zł również. I zobaczcie, on jest bardzo długi, on jest prawie do ziemi. Można to zobaczyć tutaj. Bardzo, bardzo długi rzeczywiście, ale jest bardzo uniwersalny, ma świetny wzór, w taką melanżowo-czarno-białą krateczkę. No i to jest taka narzutka, można to nosić właśnie jako sweter, jako płaszcz. Ja lubię takie rzeczy nosić, jeżeli są takie zmienne temperatury, to zawsze sobie właśnie biorę coś takiego, co można i w środku, i na zewnątrz nosić. No i rewelacja, po prostu ma kieszonki. To jest jakaś mieszanina włókien z domieszką wełny, ale to nie jest 100% naturalne. Natomiast bardzo, bardzo podoba mi się właśnie taki trend tych długich płaszczy, płaszczoswetrów, więc byłam zachwycona, że znalazłam go za 30 zł. Ta-dam! Jak podoba się Wam ten rodzaj płaszczy? Piszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, czy takie rzeczy Wam się podobają. Ja bardzo lubię dzianinę w ogóle, więc dla mnie takie coś to jest przesłupę sprawa. No i teraz przejdźmy do skór. A mianowicie, udało mi się kupić kilka kurtek skórzanych. Tymczasem oczywiście, jak już mówiłam, sprzedaję też część kurtek, które albo mi troszkę nie leżały, albo po prostu stwierdziłam, że są gdzieś tam dla mnie niewygodne i coś tam mi nie pasuje do mojej figury. No i tak, kupiłam sobie coś nowego. Taką oto vintage'ową kurtkę skórzaną. Właściwie to jest żakiet skórzany. Przesuper w takie, na lata 80. w takim nietoperzowym kroju. On jest bardzo mięciutki, zobaczcie. To jest takie prawie jak materiał, takie miękkie. W świetnym stanie. Tutaj jest jeszcze cena 30 zł, zobaczcie. Ale ja zapłaciłam za niego połowę. Około 15 zł, bo to tak, 15 zł dokładnie, bo to było na wyprzedaży. No i zobaczcie, naprawdę jest świetny. To jest coś takiego typowo właśnie na lata 80. Taki blazer, czy też właśnie żakiet. Trudno powiedzieć, co to jest. Żakiet, blazer, kurtka ze skóry naturalnej. Świetny, bardzo wygodne, naprawdę. To nawet nie krępuje ruchów tak jak ramoneska, tylko jest jeszcze wygodniejsze. Ma świetne guziki, zobaczcie. Takie detale są naprawdę super apetyczne. Ja to bardzo lubię, jak coś jest takie oryginalne i inne. No i ta kurteczka w ogóle jest w bardzo fajnym rozmiarze. Też właśnie myślę, że do spodni, ale też i do spódnic, nawet do mini bym ją włożyła. Taki trochę ekstrawaganckim looku na lata 80. No i oczywiście look na lata 80. jest bardzo, bardzo na topie, więc coś w kroju lat 80., czy to z szerokimi rękawami, czy właśnie w takim disco lata 80. stylu, warto mieć w szafie. I właściwie można powiedzieć, na ten sezon to jest taki must have, jakiś element, który nam się kojarzy właśnie z modą lat 80., żeby być na topie. Warto sobie takie coś zakupić, nawet jakieś proste akcesorium, ale dla mnie ta bluza, ta kurtka jest po prostu świetna, jest tak rockowa, jest tak oryginalna, że po prostu jestem zachwycona nią. Jeżeli nawet to nie jest coś, co będę codziennie nosić, to czasem właśnie taki look będzie jak w sam raz. Co sądzicie o tym? Mi się wydaje, że naprawdę to jest coś superowego. No to kurtek ciąg dalszy, bo w tym odcinku jest wyjątkowo dużo zamszu i skóry. I zobaczcie, kupiłam sobie nową kurtkę, która była naprawdę bardzo, bardzo tania i to było też coś około 20 zł. W takim fajnym efekcie ombre. Zawsze chciałam taką kurtkę, mam jedną taką szarą, ale ona jest dosyć spora i nie zawsze pasuje mi, powiem Wam, do różnych rzeczy, bo pasuje na taki właśnie styl oversize. Natomiast to jest typowa taka ramoneska,
I ona jest przemięciusieńka. Zobaczcie, to jest taka skóra, że w zasadzie no jak jedwab jest. To jest mięciutkie, w ogóle nie krępuje ruchów. No i nawet powiem wam, że do tej koszuli okazuje się, że spasowało. Uwielbiam takie kolory. To będzie raczej coś wiosennego, wiosenno-letniego, ale powiem wam, że kolorowe skóry są bardzo, bardzo modne teraz. To jest właśnie jeden z tych must have. Coś z kolorowej skóry, czy spódnica, czy właśnie kurtka, czy kamizelka. No i stwierdziłam, że nawet można coś takiego zamiast swetra nosić, bo to naprawdę bardzo ociepla, jest dosyć obcisłe. Ja tego nie zamykam, bo ja nie zamykam ramonesek, raczej nie zapinam tego, to wygląda bardzo sztywno po zapięciu. W związku z tym to raczej jest taki blazer i myślę, że właśnie do koszuli czy do golfa taka ramoneska w ramach sweterka na zimę pod inną kurtkę będzie też spełniała swoją funkcję, bo ona naprawdę jest miękka i w ogóle nie czuję się w tym jak w kurtce, tylko właśnie jak w takiej marynarce czy żakiecie. Co sądzicie o tym? Ja uważam, że jest po prostu śliczna i te kolory mnie zachwyciły. Naprawdę bardzo się cieszę z tej kurtki. Uwielbiam takie kolorowe rzeczy, a szczególnie takie nietypowe rzeczy, które nie wszędzie można znaleźć. Także naprawdę super skóra naturalna. Dwie dychy z hakiem być może to było, ale naprawdę było warto. No i właśnie to jest kolejny trend, czyli ta kolorowa skóra. Tada! Kolejna kurtka. Znowu kurtka. Kolejna kurtka skórzana też już ma co najmniej 2 miesiące i też o niej zapomniałam, bo zawiesiłam na niej inny płaszcz i dopiero niedawno robiąc porządki ją wyciągnęłam. Aha, no tej kurtki nie pokazywałam. No i teraz zobaczcie, sprzedałam inną kurtkę, taką bardziej sztywną, którą miałam. Natomiast ta to jest bardziej taka na lata 70. Ona jest obcisła, ale jest bardzo ciepła, bo ona ma tutaj takie lekkie ocieplenie. Tego może nie zobaczycie, ale posiada właśnie takie lekkie ocieplenie i ma taki efekt ściągacza jakby tutaj. Także fajnie się tak dopasowuje. Ma bardzo długie rękawy. Powiem wam, że trochę się zastanawiam, czy nie są za długie jednak te rękawy, ale są z takimi patkami i z zameczkami. No i mają taki jakby też ściągacz od wewnętrznej strony przy szyi. Naprawdę ciepła rzecz i bardzo, bardzo miękka skóra. Ostatnio zwracam na to uwagę, bo w tych twardych skórach jest mi po prostu niewygodnie i tak rzadko je noszę, że stwierdziłam, że nie będę już kupować rzeczy z takiej twardej skóry, bo po prostu się to u mnie nie sprawdza. No i tak, jest dosyć obcisła, jak widzicie. Ja ją jeszcze zapnę tu, żeby to wyglądało jakoś. Ma dużo kieszonek, ma tu ściągacz, więc nigdzie na mnie nie będzie zawiewało, że tak powiem. I naprawdę jest bardzo, bardzo wygodna. Ma piękny kolor brązowy i pasuje idealnie do moich nowych brązowych, wysokich kozaków, które już widzieliście w holu. Podoba ta kurtka, jest bardzo praktyczna i też pokażę wam tą kurtkę już w stylóweczce za kilka dni, także czekajcie na program, bo będzie dużo fajnych, wydaje mi się, że fajnych stylówek. Radzę wam już teraz, że będą to stylówki na Yves Saint Laurent, jeden z projektantów, drugiego jeszcze nie zdradzę, także czekajcie na program, to będzie niespodzianka. Kochani, no i ostatnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to kurtka skórzana dla mojego chłopaka i to jest rzecz, która na pewno wzbudzi największe kontrowersje. To jest znowu kurtka na lata 80., ale kupiliśmy ją ze względu na niezłą cenę naprawdę, bo ona kosztowała 30 zł też. Jest super skóry, jest bardzo oryginalna, ma przepiękne detale i to jest kurtka, która będzie używana na scenę, na koncerty. Właśnie wtedy, kiedy chcemy wyglądać ekstrawagancko, na przykład w stylu Michaela Jacksona. No i zobaczcie, pokażę wam kilka detali, na przykład tutaj są takie trochę motocyklowe jakby pogrubienia, takie przeszycia, naprawdę pięknie wykonane, zobaczcie, to jest przesuper wykonanie tej kurtki. Wszystko jest wykończone w takich detalach. Tutaj są takie zatrzaski, naprawdę jest ich dużo, ja nie wiem ile, ale chyba z 20 czy nawet 22.
cały rząd zatrzasków i jak to się zapnie, to wygląda przepięknie. Po prostu ta kurtka jest wykonana z mega dbałością o detale i jest bardzo ciekawa. Ma z tyłu taki ściągacz jeszcze jakby. Ja nie wiem, prawdopodobnie to jest kurtka damska, ale ona jest bardzo duża, więc na mojego chłopaka jest w sam raz i wygląda po prostu naprawdę koncertowo w tej kurtce. Także super, super zakup i na pewno będzie używana na jakichś większych koncertach. Także super. No i ta kurtka, tak jak już mówiłam, kosztowała też 30 zł. Nie jest moja, ale kupiliśmy ją razem, więc chciałam pokazać. Ostatnia rzecz to jest coś, co będę akurat sprzedawać. To już nie jest mój ostatni zakup, tą kurtkę mam od dawna, ale ostatnio stwierdziłam, że nie wiem dlaczego jej nie noszę tak często i po włożeniu jej kilka razy stwierdziłam, że po prostu ta kurtka nie nadaje się do mojej figury, ponieważ ona jest rozmiar SM, taki bliżej S, ale M-ka by się też spokojnie zmieściła, tylko że ja jestem tak zbudowana dosyć proporcjonalnie i mam szerokie ramiona, a ta kurtka właśnie ma dość wąskie ramiona i po zapięciu to wygląda nieszczęśliwie, mimo że ja rzadko zapinam ramoneski, to jednak stwierdziłam, że przy tej ilości kurtek, które mam, postanowiłam ją sprzedać. No i wystawiam ją właśnie na Vinted, chciałam Wam pokazać, jeżeli ktoś z Was by się interesował, bo właśnie tak jak mówię, skóry kolorowe są bardzo, bardzo modne teraz i być może właśnie komuś idealnie ta kurteczka spasuje, ona ma rękaw 3/4, no i to jest typowa taka ramoneska i ma przepiękny kolor, zobaczcie. Zrobiłam sobie jeszcze w niej zdjęcia w stylóweczkach, zobaczycie je też w następnych stylówkach właśnie, bo pasowała mi idealnie do spódnicy, do jednej stylówki. No ale stwierdziłam, że nie nosiłam jej bardzo długo i jednak nie czuję się w niej stuprocentowo tak, jakbym chciała. Po prostu nie do mojej figury. W związku z tym idzie na Vinted. Jeżeli chcecie, to zobaczcie sobie nick na Vinted. Jest w opisie filmu, tak samo jak moje namiary na stronę Facebooka, Instagrama oraz na grupę na Facebooku. Także zachęcam, jeżeli macie ochotę zajrzeć tam. Coś tam się zawsze dzieje, są jakieś stylówki, są jakieś posty. Kochani, dziękuję bardzo Wam za uwagę. Piszcie, jak się Wam podobają zakupy i poproszę Was o polubienia i o subskrypcję mojego kanału. Bardzo mi zależy na rozwoju tego kanału i naprawdę spędzam sporo czasu i energii na tym, żeby go rozbudowywać, żeby pokazywać Wam fajne rzeczy. No i oczywiście robię to też dla siebie, bo te rzeczy będę używać na co dzień. Moi drodzy, żegnam się już z Wami. Zapraszam Was znowu na stylóweczki za kilka dni. Cześć, do zobaczenia. Pozdrawiam Wolka.